Proszę Państwa, wprawdzie pięknych pomieszczeń i pięknych sal galeryjnych ci u nas dostatek od tej naszej nowej siedziby, ale tutaj mamy takie pomieszczenie i pewnie zrozumiecie mnie Państwo, że zakochałam się w tym pomieszczeniu od pierwszego wejrzenia. Właściwie artystę, który poświęcił potencjalną karierę, sukces finansowy dla wolności dla swojej sztuki, dla wolności osobistej i wolności dla swojej sztuki. Rzeczywiście w zasadzie żył ubogo, ale był człowiekiem wolnym. I to, co tworzył, co malował, czasami bulwersowało, ale robił to, co chciał. I powoli, powoli przyszło do niego uznanie, a nawet sława, o czym świadczy znakomita wystawa w Muzeum Narodowym w Kielcach. Obaj artyści zgodzili się udostępnić swoje prace o tematyce erotycznej, ponieważ obaj takie właśnie prace wykonują i obaj też zdecydowali, żeby tę wystawę poświęcić Stefanowi Żakowskiemu, czyli artyście, który zafascynował się gdzieś we wczesnej młodości i być może jakiś tam gdzieś ich ślad w ich osobowości również zostawił, ponieważ oni obaj są dosyć niezależni i wolni w tym, co robią. I takie dowody na to, że są szczerzy w swojej twórczości, możecie Państwo zobaczyć na tej właśnie wystawie. Obaj od dzisiaj zaliczyli wczoraj, Tomek, Sławek też, wystawę. Nie, chyba byli na wernisażu, miałam wrażenie. Ja nie, ja nie, dopiero też. Nie? Nie byli na wernisażu. Ale Ciebie coś widziałam na pewno. Oczywiście również uczestnikiem tej wystawy jest Stefan Żakowski. Tutaj prezentujemy pracę stosowną do tematu, pochodzącą z naszej kolekcji Nimfa nad wodą. Myślę, że akurat bardzo pasuje do pozostałych prac, które prezentują obaj artyści. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyliście tak licznie. Mam nadzieję, że będziemy oczywiście powtarzać cyklicznie wystawy w naszym Centrum Pompidou. Na pewno jeszcze nie jeden raz się tutaj spotkamy i na pewno nie jeden raz wystawa w naszym Centrum Pompidou Państwa zaskoczy, ponieważ tutaj, w tej przestrzeni naszej działalności też chcemy być wolni, spontaniczni i będziemy o to walczyć, żeby tak było. Także bardzo Państwu dziękuję. Żeby się schłodzić, bo jest tu gorąco, ustawili przed wejściem drinki z lodem. Więc zapraszamy. A ja muszę jeszcze jedno zdanie, bo akurat wpadło mi do głowy, odgrzebałem w zasadzie w swoich wersach poetyckich gdzieś tam fragment Miłosza, który mi bardzo pięknie pasuje do tego zestawienia i do Żakowskiego. Jako że Żakowski, no niestety, ma tą skazę trochę banału, trochę kiczu, to cały czas funkcjonuje. To jest karta, piękna karta do odkrycia. To nie to, że wielka retrospektywa załatwia sprawę. To jest ciężka praca, tutaj zwracam się do reprezentanta muzeum, bo tak to się dzisiaj robi, bo się nie da inaczej. Ciężka praca, żeby wypromować Żakowskiego, bo na kiczu zrobiło artystów wielu kariery, już nie wspomnę o Damianie Hirschie, który jest miliarderem dzisiaj, a całą sztukę oparł na kiczu. Z tym, że ten kicz nie jest wcale taki jednoznaczny dzisiaj. Kiczowaty. Tak, to nie jest takie proste stwierdzenie kicz, jak to kiedyś bywało. I wracając do tego wersu Miłosza z wiersza Walc, kiedy Miłosz tam pisze, że jest taka cierpienia granica, za którą tylko uśmiech pogodny się zaczyna. I wydaje mi się, że jest taka kiczu granica, za którą sztuka czysta się zaczyna. I musimy ten stopień przeskoczyć wyżej i cieszyć się taką perłą, jaką jest Żakowski tu w Kielcach.
Ale ja myślę, że wystawa i szczególnie katalog jest tym etapem przekraczania tej granicy, dlatego że właśnie tam pokazujemy różnorodność Rzepowskiego. Nie idziemy tylko w tym kierunku, o którym przed chwilą powiedziałeś. Zaczynamy od olejów, między innymi w tej pierwszej sali. I to powoduje, że to jest Rzepowski nieznany. Rzepowski jest znany z czegoś zupełnie innego. A tam nagle surrealizm, tak, jeden, drugi z panem, Janek Krasicki, tak. W takim wykonaniu. Także to przekraczanie granicy myślę, że się zaczęło. Tak, to a jest, ja się cieszę, to że Rzepowski inspiruje do dziś. Myślę, że jeżeli miernikiem dobrej sztuki jest szczerość artysty, to on w swoim takim ocieraniu się oblicz był szczery, bo on tak był. Oddał całego siebie. Każdy ma coś do powiedzenia, jakimkolwiek językiem by nie mówił. On w tej szczerości miał do powiedzenia dużo. Bo zresztą nie tylko erotyczne prace tworzył, ale i sakralne. I mocno zaangażowane społecznie. Ilustracje do różnych książek, w które również się zaangażował. Nie wiem, nie każdy może wie, że Zagadłowicz pewne sceny w motorach zmieniał pod wpływem ilustracji Rzepowskiego. I to jest bardzo dokładnie udokumentowane do jego listach, że on, żeby doprecyzować, tak się zachwycał jego wizją, jego wyobraźnią, że doprecyzowywał własne sceny, dodawał i nawet je zniekształcał po to, żeby one jak najbardziej odpowiadały tym ilustracjom. Także był artystą rzeczywiście sugestywnym, oddziałującym. Szczerym, to jest rzeczywiście bardzo ważne. Nasza przestrzeń socjalna. Tam zapraszamy.